Siemanko, tutaj Pablo. No i materiał pogadankowy. Nagrywam to w poniedziałek. Będziecie to oglądali prawdopodobnie we wtorek, gdzieś po południu. Także przychodzę z materiałem. Co dzisiaj? 5 rzeczy, które chciałbym wiedzieć, rozpoczynając swoją przygodę z tradingiem. Typowa pogadanka, bez żadnej analizy i tak dalej. Także ktoś coś z tego może wyciągnąć, posłuchać moich rad. Także lecę i nie przedłużam. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką chciałbym wymienić jako pierwszą w zasadzie, jest to, że jako początkujący nauczyłbym się jednej strategii i jej się trzymał. Jak znaleźć strategię, skąd ją wziąć i tak dalej. Strategię albo możecie sami stworzyć, co zajmuje masę czasu, masę frustracji i ogólnie masę wszystkiego. Albo możecie strategię znaleźć w internecie, albo strategię kupić. To już możecie wybrać sami. Nie zmieniałbym tej strategii, stałbym się w tej strategii mistrzem i grałbym tylko pod jedną strategię. Jako trader musisz być deluzjonalny, patrzeć na rynek w jednym schematem. Jeśli twoją metodą jest przecięcie się średnich i granie wsparcia i oporu, to grasz po przecięcia się średnich i wsparcia i opory. I to jest twoja metoda. I tego się trzymasz i w ten sposób patrzysz na rynek. Niepotrzebne ci jest FIBO, metody dzikich węży, rysowanie nietoperzy na wykresie, linii trendu, liczenia fal. Tylko to, co jest twoją strategią i czego się nauczyłeś, czyli w tym przypadku wsparcia i opory i przecięcia się średnich. I pod to grasz. Druga rzecz, najważniejsza. Prowadziłbym swój dziennik tradera od początku. Czyli zapisywał wszystkie swoje transakcje, w które wchodzę, dlaczego wszedłem w tego trade'a, co mnie przekonało, żeby w niego wejść, jakie miałem przewagi, o której godzinie jego zawarłem, jakie było średnie RR, zbierałbym po prostu dane. Po co? Po to, żeby w przyszłości mieć łatwiejszą drogę do udoskonalenia mojej przewagi na rynku, czyli udoskonalenia swojej strategii. Kolejną rzeczą, jaką bym robił, to jest dalej podpunkt drugi, to podsumowanie tygodnia tradingowego lub tak jak ja to robię, podsumowanie serii 10 trade'ów. Co mam na myśli? Po 10 trade'ach ja osobiście robię coś takiego. Jeśli zazwyczaj zajmuje mi to 2 tygodnie. Po 2 tygodniach robię zazwyczaj 10 trade'ów lub po 3 tygodniach, to już zależy. Granica 2-3, czyli takie podsumowanie miesięczne wychodzi. Po 10 trade'ach robię podsumowanie tych 10 trade'ów. Jaki wynik był tych 10 trade'ów? Jaka była skuteczność moja na te 10 trade'ów? Czy wszystkie trade'y były zawarte zgodnie z trading planem? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to zapisuję, podsumowuję, wyciągam wnioski. Dodatkową rzeczą, którą możecie dodać, która jest niesamowicie użyteczna, to jest nagrywanie swoich pozycji. Pobieracie sobie najzwyklejszy program do nagrywania, tak jak ja mam tutaj OBS-a i nagrywam ten materiał. I nagrywacie swojego trade'a, po prostu. Od razu go omawiacie w trakcie, jak jesteście w pozycji, dlaczego ją zawarliście. I fajnie wtedy możecie sobie usiąść w weekend, gdy rynki są zamknięte i na spokojnie przemyśleć, to, co zrobiliście w tej pozycji, widzicie, nawet słyszycie po swoim głosie, w jakim byliście stanie emocjonalnym i tak dalej, czy ta pozycja miała jakikolwiek na was wpływ, czy zachowaliście zimną krew i myśleliście dalej prawdopodobieństwem, czy, nie wiem, dostaliście małpiego rozumu i obstawialiście jakieś dzikie kierunki ceny i podeszliście do rynku życzeniowo. To wszystko jest ważne i to wszystko wyciągniecie dzięki temu prostemu zabiegowi. Podrapię się po oku. Trzeci punkt. Odpowiednie zarządzanie kapitałem. Wchodząc na początku w trading, największym błędem ludzi jest to, że nie zarządzają kapitałem. I potem się biorą mity. Dźwignia ma znaczenie. Jaka dźwignia? Jaką dźwignię wybrać? Takie pytania. Te pytania biorą się właśnie z niewiedzy. Tylko i wyłącznie. Bo ci ludzie nie zarządzają kapitałem. Jeśli zarządzasz kapitałem, to wiesz, że dźwignia nie ma znaczenia, tylko wielkość twojej pozycji. Co to jest za różnica, czy zaryzykujesz $100 na dźwigni 100, czy $10 na dźwigni... Sorry, $10 na dźwigni 100, czy $100 na dźwigni 10. No nie ma to znaczenia. Wielkość pozycji twoja ostatecznie jest taka sama. Wynosi $1000 wszędzie. Jeśli to jest część twojego kapitału, a nie cały twój kapitał, to naprawdę to nic nie zmienia. A za cały kapitał, sorry, ale nie grają poważni traderzy, tylko... po prostu, no. Ja to nazywam kryptogobliny, czy tam inne osoby, które dopiero co weszły w rynek. Najczęściej są to rynki krypto, dlatego że jest to po prostu najprostszy dostęp. Teraz wystarczy założyć giełdę, jakąś krypto, zrobić KYC, na dobrą sprawę macie odpalone futuresy i tam się zaczyna generalnie tworzenie głupoty i tworzenie właśnie takich bezsensownych po prostu i powtarzanych z dziada na pradziada strzeż się dźwigni i głupot i karmienia tym ludzi,
No faktycznie, ludzie, którzy się nie znają i po prostu inwestują, przypominam, inwestują, nie tradują, bo to są dwie różne rzeczy, to im ta dźwignia jest niepotrzebna. I jak chcą po prostu kupywać coś po prostu jako inwestycje, jako hodl, jako spot, spółki, czy akcje, czy krypto, to okej, im to jest w ogóle niepotrzebne, więc można ich od tego odtrącać i odrzucać. Ale jeśli ktoś chce poważnie podejść do tradingu, to dźwignia jest narzędziem, a nie jest czymś strasznym. Ja zawsze mówię tak, głupi to i młotkiem sobie krzywdę zrobi. Także to bym chciał wiedzieć, zaczynając swoją przygodę z tradingiem. Kolejna rzecz, to nie szukać złotego grala. Gdy już wejdziecie dalej w trading, to zaczyna się fascynacja wykresem. Co ona myśli? Dlaczego to się dzieje tak? Dlaczego ta świeczka przedstawia się w taki sposób? I zaczynacie szukać. Zaczynacie wierzyć w to, że mało wiecie o wykresie. A na dobrą sprawę, po pół roku, roku takiej rzetelnej nauki, tak powiem, tego, jak działa mechanika rynku, to już wiecie wszystko o rynku na dobrą sprawę. Nie musicie nic więcej wiedzieć. To nie wiedza ogranicza was przed zarabianiem, tylko wasza prosta psychologia i zachowanie się jak małpa. Tutaj możecie sobie cofnąć film Pokonaj Overtrading. Tam doskonale o tym omawiam, albo Życie zyskownego tradera. Te materiały są u mnie na kanale dość popularne, więc bardzo szybko je znajdziecie. Wracając do nieszukania złotego grala. Dochodzicie właśnie do punktu, w którym zaczyna was interesować wykres. Szukacie coraz więcej wiedzy i ta wiedza na dobrą sprawę przestaje wam pomagać, a zaczyna wam przeszkadzać. Bo to, na czym powinniście się skupić, to na egzekwowaniu swojej strategii i swojej przewagi na rynku, a nie na tym, żeby wiedzieć, dlaczego ta świeca się zamknęła. Na przykład, teraz narysuję wam na wykresie, dlaczego ta świeca zamknęła się tak i co ona oznacza. Dopóki nie daje ci to przewagi i nie jest w twojej metodzie to, żeby dało ci to jakąkolwiek przewagę, to po co ci to wiedzieć? Po co ci ta wiedza na rynku? Nie jest ci do niczego potrzebna. To jest to, co też poruszam bardzo wiele razy, że osoby, które mniej wiedzą na rynku, więcej na nim zarabiają. Dlaczego? Nie szukają zagrożeń. Prosty przykład. Jeśli jesteś w szorcie z tego miejsca, shortujesz rynek i świeca ta zamyka ci się w taki sposób. O, będą się odwracać. No to zamykam. No i trade leci. Weźcie. Prosty przykład, ale tak się dzieje. Im mniej wiesz niepotrzebnych rzeczy, tym lepiej w tradingu. Miej swoją metodę, bądź deluzjonalny i trzymaj się tego. To jest rzecz, którą chciałbym wiedzieć, również rozpoczynając swój trading. Piąta rzecz. Od początku rozumieć to, co mówiłem wcześniej, czyli od początku rozumieć, że trading to jest gra na prawdopodobieństwie i ciągłym trzymaniu się strategii, ciągłym egzekwowaniu swojego trading planu, ciągle powtarzaniu tej samej czynności, bycie systematycznym w rozgrywaniu swoich przewag. Jeśli rozgrywasz zawsze po zmianie struktury longa, na przykład w strefie, to zawsze to robisz. Zawsze. Czy się czujesz dzisiaj tak, czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy jest wichura, czy inna zawierucha, pietrucha, dwie gruszki, dwa kokosy i ananasy. Nieważne co, wykonujesz to, co jest twoim zadaniem jako trader, czyli trzymać się swojej strategii, trzymać się swojego trading planu. To prowadzi do sukcesu, to prowadzi do tworzenia zysku w tradingu. Nie wiedza o tym, dlaczego świeczka się zamyka w określony sposób. Jasne, to jest pomocne. Dopóki masz do tego narrację i jest to narracja w twojej strategii, to ok. Ale do pewnego momentu, bo jeśli przegniemy za mocno, no to dzieje się odwrotność. Tak jak mówiłem w materiale odnośnie życia zyskownego tradera, że w tradingu, jak i w życiu, jeśli wasze życie jest w harmonii, to wasz trading będzie w harmonii. Te rzeczy są od ciebie zależne. Jeśli macie rozwalony trading, nie wiem, odpieracie pozycję za pozycją, nie trzymacie się planu, to w waszym życiu będzie to miało odzwierciedlenie. Nie będziecie trzymać się jakiegoś tam założonych planów, swojej rutyny i będzie ogólnie syf. Kolejna dodatkowa rzecz, już poza piątą, to jest nie skupiałbym się na początku na budowaniu z małego kapitału, czyli dajmy na to wpłacacie 200 do brokera i chcecie z tego zrobić 10 tysięcy w przeciągu 2 tygodni, bo to jest bez sensu i uczywasz tylko złych nawyków. Zamiast tego wykorzystałbym XXI wiek i wykorzystałbym prop firmy szybciej do tego, żeby zbudować swój własny kapitał, tak jak robię to teraz, bo posiadając strategię, posiadając swój trading plan, naprawdę nie jest ciężko zrobić wypłatę z prop firmy, mieć te konta fundowane i te wypłaty reinwestować. Raz, że to w kolejne konta fundowane,
a dwa, odkładać część na swój własny rachunek, żeby on też budował się w tle i takim sposobem dojść szybciej do większej po prostu ilości depozytu i posiadanego kapitału do rozgrywania. Tyle. To było 5 rzeczy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Szybciutki, spokojny, bez żadnych krzyków i tak dalej. Taki typowo pogadankowy. Mam nadzieję, że ktoś się z tego wyciągnie. Pozdrawiam Was serdecznie. I co dalej? Będę tutaj słał przekaz tradingowy. Mój dla Was Pablo. I życzę Wam miłego dnia.